Witajcie! Zapraszam Was do obejrzenia kolejnej lekcji z cyklu Sztuka dla każdego. Przed nami bardzo ciekawy temat, bo chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o XIX wieku, który jest bardzo interesujący, bardzo niejednoznaczny, ale myślę, że właśnie przez to jest ciekawy. Bardzo trudno było mi wybrać jedno miejsce, o którym więcej Wam opowiem i które stanie się tematem dzisiejszego szkicu. Dlatego opowiem Wam o dwóch miejscach, ale będziemy oczywiście rysować jeden obiekt. Zanim jednak to zrobię, muszę nakreślić tło, ponieważ w XIX wieku bardzo dużo się działo. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Rewolucja francuska, rewolucja przemysłowa, która trwała w Anglii już od połowy XVIII wieku, a w Europie na kontynencie od początku XIX. Rosnąca liczba ludności w miastach, co powodowało oczywiście zmianę urbanistyki, budowanie nowych budynków użyteczności publicznej, czyli już w tej chwili nie skupiamy się na budownictwie sakralnym i na budownictwie dla możnych, tylko powstają zupełnie nowe budynki, takie jak muzea, biblioteki, uniwersytety. Bardzo istotna była też zmiana zleceniodawców. Do tej pory byli to królowie, książęta, dostojnicy kościelni. Teraz jest to miasto, państwo czy też magnaci przemysłowi. Początek XIX wieku to fascynacja przeszłością i to dosyć odległą. Chociaż już klasycyzm, który dominował w wieku XVIII, nie był stylem twórczym. W klasycyzmie inspirowano się antykiem, który w dużym stopniu ograniczał wolność twórczą architektów, ale najwyraźniej im to nie przeszkadzało. W dodatku esteci z tego czasu i historycy sztuki utrzymywali, że nic lepszego niż klasycyzm nie da się już wymyślić, co stawiało późniejszych twórców w bardzo trudnej sytuacji. Mimo to już pod koniec dominacji klasycyzmu pojawiły się w sztuce przeciwstawne prądy, zwane pod ogólną nazwą romantyzmu. Co się z nimi związało? Przede wszystkim fascynacja przyrodą, przygodą i przeszłością. Zaczęto badać w tym okresie zabytki architektury średniowiecznej, ze szczególnym naciskiem na gotyk. Sztuką romańską interesowano się mniej, być może dlatego, że zachowanych zabytków było niewiele, znacznie mniej niż gotyckich, ponieważ jednak sztuka romańska była wcześniejsza, a może dlatego, że nie do końca rozumiano tak naprawdę założenia tej sztuki romańskiej. Nie można też powiedzieć, że rozumiano gotyk. Idealizowano czasy średniowieczne, a życie mieszkańców Europy średniowiecznej postrzegano jako pełne przygód i romansów. Tak to jest, kiedy legendy wejdą za mocno. Teraz z kolei mamy tendencję do deprecjonowania tego okresu i nazywania go wiekami ciemnymi. Kto wie, jak będzie ono postrzegane za kolejnych 100 lat. Ale wróćmy do architektury. Ta fascynacja średniowieczem zaowocowała historyzmem, który wyparł stopniowo klasycyzm. Oczywiście w różnych krajach przebiegało to w różny sposób. W Anglii nigdy nie przestano fascynować się gotykiem i powstało tam bardzo dużo budynków inspirowanych tym stylem. Ale takim sztandarowym przykładem jest budynek gmach parlamentu, zwany Pałacem Westminsterskim. We Francji gotyk w XIX wieku nie zrobił aż takiej furory, ale na pewno należy zwrócić uwagę na realizację czołowego przedstawiciela historyzmu, który był także aktywnym konserwatorem, Violet Leduc. Miał on dość swobodne podejście do zabytków i uzupełniał braki w zniszczonych obiektach wedle własnej fantazji. Francja zawdzięcza mu przede wszystkim pseudokonserwację katedry Notre Dame, gdzie wprowadził najwięcej ulepszeń. Wspólnie z innym architektem przeprowadził również generalny remont Sainte-Chapelle, gdzie XIX-wieczne uzupełnienia były nie do odróżnienia od oryginalnych elementów. Nawet rzeźbiarz, który wykonał XIX-wieczne rzeźby w stylu pseudogotyckim, nie umiał lub nie chciał powiedzieć, które są jego, a które są oryginalne. Nie jestem zwolenniczką tego typu działań, bo trudno to nazwać konserwacją, ale jestem też daleka od surowej krytyki historyzmu, która w fachowej literaturze pojawia się bardzo często. Faktem jest, że architekci często nie rozumieli kopiowanego przez siebie stylu i mimo znajomości detalu gubili się projektując bryłę i stosując złe proporcje. Przykładem architekta, którego miłość do gotyku była ogromna, ale jego niezrozumienie istoty tego stylu chyba jeszcze większe, jest Karl Friedrich Schinkel. Był to niemiecki architekt, którego realizacje znajdują się również w Polsce. Moim ulubionym obiektem jego autorstwa jest Pałacyk Myśliwski w Antoninie. Niestety część budynków jego projektu wygląda jak trochę nieudana dekoracja teatralna, której na siłę umieszczono bardzo dużo wież. Jeśli chodzi o Polskę, to pamiętajmy, że XIX wiek to czas zaborów, powstań i walki o niepodległość. Trudno więc mówić o dobrych warunkach dla architektury. Mimo to powstało w tym czasie bardzo wiele ciekawych realizacji w tak zwanych stylach neo, czyli neoromańskie, neogotyckie, neorenesansowe, neobarokowe, a także eklektyczne, czyli swobodny sposób łączące w sobie inspiracje różnymi stylami.
Jednym z najbardziej niesamowitych obiektów, które odkryłam niedawno, jest kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety w Jutrosinie. Nie jest to budynek stricte XIX-wieczny, ponieważ budowa ruszyła tak naprawdę dopiero w 1900 roku. Ale cała jego koncepcja, jego neoromańska bryła jest właśnie efektem tego, co działo się w XIX wieku. Kościół, który znajdował się wcześniej w tym miejscu, spłonął w 1805 roku, zresztą podobnie jak większość miasta. Decyzję o odbudowie podjęto dopiero w 1872 roku, a potem zbierano fundusze. Głównym fundatorem był książę Zdzisław Czartoryski, ale nie wszystko on przekazał na budowę. Częściowo zapłacili też parafianie. Architektem był Tomasz Paździerski, którego projekt nawiązywał do katedry w Spirze. Mówimy tu o dosyć luźnej inspiracji, ponieważ zarówno skala, jak i proporcje są zupełnie inne. Z zewnątrz ten ceglany, surowy kościół nie zachęca do przestąpienia jego progu, ale wnętrze zachwyca. I w zasadzie na tym powinnam skończyć, bo naprawdę trudno w kilku słowach opisać wrażenie, jakie robi wnętrze tego kościoła. Dosyć długo zbierałam szczękę z posadzki, choć czytałam wcześniej o tym kościele i tym, co znajduje się w środku, ale rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania. Wszystkie powierzchnie, każdy centymetr kwadratowy pokrywa polichromia, co w zasadzie zbliża nas do idei średniowiecznych kościołów, które również były pokryte polichromiami. Autorem wystroju wnętrza jest Antoni Procajłowicz. Jest on również odpowiedzialny za wnętrze kościoła świętego Wojciecha w Poznaniu. Ale moim zdaniem wnętrze kościoła w Jutrosinie jest znacznie ciekawsze. Nie możemy też zapomnieć o witrażach, których autorem jest Józef Mehofer. W środku również znajdziecie obraz Juliana Fałata, bardzo dużych rozmiarów, przedstawiający panoramę Jutrosina mniej więcej 100 lat temu. Mimo że bardzo polecam Jutrosin Waszej uwadze, szkicować będziemy coś innego, a mianowicie kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi w Pępowie. Był przebudowywany już na początku XVII wieku, a w 1734 burza zniszczyła dach i wieżę. To musiało być małe tornado. Obecny wygląd nadano kościołowi w latach 1829-1836. Autorem tej przebudowy był Franciszek Maria Lanci, który nadał temu budynkowi cechy gotyku romantycznego. Na początku XX wieku miała miejsce jeszcze jedna przebudowa, w trakcie której dodano w nawie okna, ale nas interesuje głównie wieża. Mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zlinczuje, ale bardzo mi się podoba ta wieża, a jej elewacje w porannym słońcu, a zapewne też o innych porach dnia, wyglądają naprawdę pięknie. Miałam okazję rysować ją na żywo i dzisiaj chcę to powtórzyć. Do malowania użyjemy akwareli z firmy Roman Schmal Aquariusów, ale wykorzystamy trochę inne kolory niż zwykle i inny papier, ponieważ wybrałam papier o bardzo ciekawej fakturze płótna, co zaraz zobaczycie na zbliżeniu. Będą nam też potrzebne kredki z firmy Derwent, których zwykle używam. Tutaj widzicie papier, o którym przed chwilą Wam opowiadałam. Palazzo Premium, tutaj kramatura jest widoczna, 200 gram. I bardzo ciekawa faktura płótna. A tutaj widzicie wieżę kościoła świętej Jadwigi w Pępowie, którą właśnie będziemy szkicować. Tym razem zaczniemy nietypowo, ponieważ zaczniemy od koloru. Zwykle zaczynaliśmy od szkicu, od konturu, a teraz chcę trochę odwrócić sytuację i nałożyć najpierw plamy kolorów, a dopiero później narysować te wszystkie szczegóły, które tutaj widzicie. Jeżeli oglądaliście poprzednie lekcje, to na pewno znacie pędzelki Pentel, które napełnia się wodą. I zaczynamy od takiego koloru palonej sieny. Kolor, który występuje chyba we wszystkich paletach, akwareli, wszystkich firmach. Jest to taki ciepły brąz, który będzie idealną bazą naszej wieży. Zwróćcie uwagę na światłocień. Światło pada z tej strony, czyli ta część wieży jest w cieniu. Staramy się nie umieszczać jej na środku kartki, ponieważ tutaj mamy jeszcze kawałek nawy widoczny, więc umieszczamy ją troszeczkę z lewej strony. Z tej strony nakładamy kolor bardziej rozwodniony i z domieszką takiej żółtej ochry. I te elementy, które znajdują się tutaj, na razie dosyć
delikatnie i bez jakiegoś zagłębiania się w konstrukcję tych elementów, chcemy tylko mniej więcej sobie zaznaczyć, gdzie one się znajdują. Żeby namalować niebo, najpierw moczymy kartkę. Odrobinę szarości pejna tutaj na dole. Jeżeli kolory Wam się będą zlewać, to w ogóle się tym nie przejmujcie. Jak widzicie, kolory robią się coraz jaśniejsze, kiedy wysychają. Więc jeżeli chcemy ten wieżę z tej strony mieć ciemniejszym, to musimy pamiętać o tym, żeby nałożyć więcej warstw. Ale tym razem już na przykład zostawiając te miejsca na okna. Ten kolor tutaj jest taki rudobrązowy i jednym z kolorów z nowej palety Romana Schmala właśnie jest taki odcień, który idealnie nadaje się właśnie na te okna, więc na pewno go wykorzystamy. Nie zapomnijcie sprawdzić, czy miejsce, w którym chcecie nałożyć nowy kolor, wyschło, bo o ile teraz w tej pierwszej fazie nie przeszkadzało nam, że te kolory się ze sobą mieszają, to później, jeżeli chcemy dodać szczegóły, jak na przykład okna, to musimy zadbać o to, żeby jednak te kolory się już nie mieszały. Drugim odcieniem z nowych kolorów Aquariusów jest taki intensywny pomarańcz, który pozwolę sobie tutaj również wykorzystać. Bardzo fajnie kontrastuje z błękitem i zielenią tutaj. Bardzo istotnym elementem tej wieży są te wszystkie dekoracje, fryzy w różnych formach. Zobaczcie, tutaj są czwórliście, tutaj są takie arkadki. Bardzo fajnie to wygląda, szczególnie jak światło pada z boku i w pewien sposób dzieli naszą wieżę na poszczególne elementy. Mimo, że jest to tylko taka czworoboczna wieża z krenlarzem, czyli z takimi ząbkami, to tak naprawdę jej forma jest bardzo ciekawa. Właśnie przez te dekoracje. Oczywiście nie rysujemy ich jakoś bardzo dokładnie, ale musimy oddać to wrażenie uzyskane dzięki tym właśnie elementom. Na razie robię to pędzlem i niezbyt szczegółowo, ale później postaram się jeszcze podkreślić ten efekt przy pomocy kredki. Używam mieszanki mojego ulubionego koloru Shadow Violet z brązem, żeby uzyskać bardzo ciemny odcień, żeby namalować tutaj. Teraz używam kredki Derwent Intense, to jest akurat kolor Mother Brown 1920 numer, żeby właśnie wydobyć tych kilka szczegółów, które ciężko jest wydobyć pędzelkiem. To oczywiście nie jest to niemożliwe i jeżeli macie cienki pędzelek, to śmiało możecie bawić się w takie szczegóły, ale mi też zależy na tym, żeby rysunek zyskał trochę konturu i trochę takich elementów właśnie
o trochę innej strukturze. Jeżeli chcemy uzyskać bardzo cienką linię, oczywiście warto naostrzyć wcześniej kredkę. Teoretycznie tutaj mamy jakieś elementy zieleni, mamy drzewa, jakiś krzew z przodu, ale nie chcę tego rysować, ponieważ myślę, że ta zieleń z tej strony jest już wystarczająca. Jeżeli jeszcze przysłonimy bryłę budynku dodatkowymi elementami, to na tym małym szkicu zrobi się za duży bałagan. Teraz w oknach trochę błękitnego koloru, bo tutaj mamy szyby, które odbijają błękitny kolor nieba. Myślę, że jak na szybki szkic, to w zupełności wystarczy. Na mojej wieży są trochę inne proporcje, ponieważ maluję to jednak patrząc z zupełnie innego punktu widzenia niż na żywo. Pokażę Wam szkic, który zrobiłam na miejscu. Jak widzicie, jest dużo bardziej zbliżony do oryginału. Dlatego też jest to kolejny dowód na to, że warto rysować architekturę na miejscu, patrząc na nią i z takiego punktu widzenia, który pozwoli Wam najlepiej ją docenić. Mimo wszystko ten szkic również mi się podoba. Mimo proporcji, które są zupełnie inne. Chodziło mi właśnie o pokazanie Wam tych narzędzi i tego, w jaki sposób można przy pomocy naprawdę kilku plam, przy pomocy dwóch kredek tak naprawdę, no może trzech, uzyskać taki efekt właśnie. Zostawiam Wam na dole pod filmem zdjęcie tutaj tego kościoła świętej Jadwigi w Pępowie, z którego możecie skorzystać i również narysować, namalować swoją wersję wieży.